O miłości i nie tylko. Witam serdecznie wszystkich moich najwspanialszych subskrybentów i widzów damskich i męskich i zapraszam dzisiaj na czytanie o miłości i nie tylko. Czyli, kochani, pierwszy rząd u góry pokazuje kartę Tarota i kartę Lenormanda i tendencje rozwoju na najbliższe dni w miłości. Natomiast dolny rząd pokazuje również kartę Tarota i karty Lenormanda, które dotyczą innych spraw, które się w najbliższych dniach rozwiną. Być może finanse, zawód, rodzina, przyjaciele. Także zobaczmy, kochani, co pokażą nam dzisiaj ciekawego karty. Serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, koniecznie dzisiaj kliknij na opcję subskrybuj z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał i dostawała moje wróżby, które są dla Ciebie za darmo. Oczywiście dzwoneczek poinformuje Cię o codziennych premierach filmików i różnych tematów wróżb. Proszę również o komentarze, które mnie bardzo inspirują. Uwielbiam czytać Państwa komentarze, ponieważ dla tych komentarzy i wymiany naszej energetycznej istnieje mój kanał. Bez Waszych komentarzy, lajków i subskrypcji nie mam motywacji, by kręcić następne filmiki. Więc zapraszam do komentowania, do lajkowania z kciukiem w górę i do nowych subskrypcji. Dziękuję i zaczynamy. Aha, oczywiście, kochani, jeśli chcecie, potrzebujecie wróżby indywidualne, to są różne opcje wróżb indywidualnych. Proszę skontaktować się ze mną na mój e-mail. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Wtedy przyjrzę się za pomocą różnych talii kart Państwa konkretnym, osobistym problemom. Czy związkowym, właśnie miłosnym, czy zawodowym, finansowym, rodzinnym. Zaczynajmy, kochani. Rząd u góry pokazuje kartę Tarota Pazia Buław. Paź Buław, kochani, to osoba młoda, niedoświadczona, która jeszcze się uczy. Karty mówią o nawet o dzieciach lub młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Oczywiście nie musi być tak to młoda wiekiem osoba, tylko świadczy ta karta o osobie niedoświadczonej, być może jeszcze niedojrzałej, nie mającej dużo doświadczeń życiowych lub partnerskich lub emocjonalnych. Tu chodzi o jakąś młodą osobę, która trzyma w ręku buławę, czyli paź buław. Osobę młodą, bardzo jakąś taką witalną, energiczną, aktywną, która po prostu ma dużą chęć jakby tutaj doświadczeń jakichś takich tutaj no, na tle, powiedzmy sobie, miłosnym, seksualnym. Osoba młoda, która chce jeszcze w związkach, czy być może o seksualność tu chodzi, która ma dużą seksualność, która no, zachwyca się wręcz tą seksualnością i chce zdobywać w tym aspekcie swoje doświadczenia. Czyli jest tutaj albo kontakt, albo poznacie, jeśli chodzi o partnerów, nowe partnerki, o nowe związki, osobę młodą lub młodszą od Was, która spodoba Wam się, będzie atrakcyjna dla Was, będzie pociągająca, no, będzie być może też duża chemia między Wami i osoba, która pała dużą seksualnością. Także być może macie również związek z kimś, kto jest od Was młodszy lub ma takie bardzo młodzieńcze
cechy charakteru lub wydaje Wam się, że jest to osoba taka troszkę dziecinna, być może infantylna w niektórych kwestiach lub być może osoba, Wasz rówieśnik, jednakże im emocjonalnie lub jeśli chodzi o doświadczenie, nie ma wielu doświadczeń jak Wy. Tutaj chodzi, jeśli chodzi o miłość, ponieważ właśnie mówimy najpierw o miłości, w miłości są potrzebne rozmowy. Macie jakiś niepokój, jakąś troskę, jakąś frustrację, być może jakąś nerwowość wręcz, chcecie coś wyjaśnić. Konieczne są do tego oczywiście tutaj rozmowy, dyskusje, polemiki i te rozmowy w najbliższych dniach nadejdą. Jeśli mówię w najbliższych dniach, mam na uwadze w następnym tygodniu, w trakcie 2 tygodni, także jest to taka krótkotrwała wróżba na najbliższe 2 tygodnie. Przyjdą jakieś rozmowy, być może jakieś dyskusje, być może jakieś takie ostre dyskusje, ponieważ ptaki mówią o takich niespokojnych też rozmowach, także uwaga, by nie dopuścić do jakichś kłótni, gdzie chcecie coś wyjaśnić, sprawy między Wami wyjaśnić, czy właśnie status Waszego związku, porozmawiać o Was, o Waszych uczuciach, ponieważ coś jakby było niewyjaśnione, ukrywane, być może tutaj maskowane, być może jest ten właśnie partner, który jest młodszy od Was, albo jakiś nowy młodzieniec, lub jakiś taki no jeszcze bez doświadczeń, który pała tutaj swoją seksualnością, jest atrakcyjny, być może coś przed Wami ukrywa, być może się maskuje, nie pokazuje Wam jego prawdziwej, normalnej, autentycznej twarzy. I wyczuwacie od niego być może jakiś fałsz, jakąś właśnie tutaj grę fałszywą, sztuczną. O tym chcecie właśnie porozmawiać. Być może jest też kwestia u Was w związku nieuczciwości, zdrady, kłamstewek, jakiś tutaj, nie wiem, intryg czy jakichś ukrywanych spraw, które wyjdą w najbliższym czasie na światło dzienne. Wyjaśnią się, czy wyjdzie tu jakaś tajemnica na światło dzienne, o której będziecie musieli koniecznie porozmawiać. Te rozmowy będą niespokojne, ale bardzo potrzebne. Być może jest tutaj właśnie jakieś kłamstwo do wyjaśnienia, jakaś nieszczerość, nieuczciwość, jakaś dwulicowość, gra na dwa fronty, właśnie jakiś partner, który nie mówi do końca Wam prawdy, nie chce się autentycznie, prawdziwie pokazać, nie chce pokazać swoich uczuć, ukrywa uczucia. Tutaj mamy z kimś takim do czynienia, który zagrywa coś między Wami. Wy to wyczuwacie, dlatego wyjaśnienie tych spraw, co pokazuje nam właśnie tu karta Słońca, jest niezbędne. Jeśli wyjaśnicie tutaj tą kwestię nieufności, właśnie jakichś ewentualnie fałszów w Waszym związku, będzie to absolutny sukces. Doprowadzi to do wielkiej równowagi, bezpieczeństwie. Chodzi tu o stabilność związku. Kwestią właśnie tego, że jest jakaś nieuczciwość, nieufność w Waszym związku, nie daje Wam właśnie poczucia stabilnego związku, stabilizacji z tą osobą. Po pierwsze, jest to osoba niedoświadczona, być może chce tylko bazować tutaj na doświadczeniach jakichś seksualnych. Wy jednak pragniecie stabilności, długotrwałości, solidności, bezpieczeństwa i o tym właśnie będą rozmowy i w tym kierunku potoczy się tutaj Wasza znajomość, wręcz oczywiście Wasza miłość, Wasz romans, Wasz związek. Czyli relacja ta w najbliższym czasie, kochani, ma szansę na rozwój wspaniały, cudowny, solidny, stabilny. Tylko musicie bardzo dobrze poprowadzić te Wasze rozmowy. Jeśli są jakieś sprawy, które są tu ukrywane, jeśli są sprawy, które, prowadzą właśnie tutaj do jakiegoś niepokoju, frustracji, kłótni, ciągłej polemiki z partnerem, te sprawy muszą być w najbliższych właśnie dniach wyjaśnione.
muszą być wyjaśnione. Jeśli są jakieś tutaj tajemnice, to wszystko musi być przegadane, przedyskutowane, by nie było jakichś spraw, które są tutaj zamaskowane, czyli schowane, ukryte przed Wami, gdzie macie takie poczucie właśnie, że nie możecie partnerowi zupełnie zaufać, co oczywiście przeszkadza Waszemu poczuciu stabilności, bezpieczeństwa. I co na pewno no, obciąża Wasze uczucia tutaj prawdziwej miłości pięknej. Powiem szczerze, że oczywiście seksualność, gorąca, namiętna miłość tutaj gra w tym związku, w tej relacji bardzo dużą rolę. Uwaga jednak, kochani, żeby właśnie ten młody mężczyzna, bardzo atrakcyjny, o bardzo dużej chemii, takiej tutaj seksualnym pociągu, pożądaniu, namiętności, by nie zagrywał tylko tutaj nieszczerze i nie chciał tylko właśnie seksu. Czyli być może chodzi temu mężczyźnie młodemu, atrakcyjnemu, no witalnemu, tylko o jakąś przyjaźń plus, o aferę, o romans. Jeśli Wam to nie odpowiada, jeśli nie szukacie czegoś takiego, bo widzę, że chodzi tutaj Wam szczególnie o stabilność, o długotrwałość, bezpieczeństwo związku, dla rozwinięcia się normalnych uczuć miłosnych, to powinniście właśnie o tym porozmawiać i to wyjaśnić, że nie odpowiadają Wam żadne jakieś układy przyjaźni plus, romanse, afery seksualne, które polegają tylko, opierają się tylko na seksie, ponieważ chcielibyście osobiście, jako osoby pytające, stabilności, bezpieczeństwa, chcecie zarzucić tutaj kotwicę do portu, chcecie gdzieś już jej przybyć, czyli chcecie jakiegoś związku takiego normalnego, solidnego, stabilnego, który da Wam szczęście, poczucie miłości, spełnienia, spełnienie marzeń, tak, romantyczność, dualność, tak, bycie razem. Także jeśli macie takie potrzeby, to namawiam absolutnie tutaj do wyjaśniających rozmów między Wami. Jeśli jest to jakiś młodzieniec, młody mężczyzna lub niedoświadczony, to jest też szansa, by również on uczył się od Was, jeśli Wy macie większe doświadczenie lub jeśli Wy macie jakieś większe tej potrzeby, tak? Jeśli chodzi o stabilność, właśnie normalny związek, jakiś taki, który da Wam bezpieczeństwo, oparcie, to ta osoba jeszcze jest w stanie pewnie się tego uczyć, nabierać właśnie też takie doświadczenia, by nie był ten związek Wasz powierzchowny, bazujący tylko na namiętności, na pożądaniu seksualnym, tak? Także oczywiście seks w związku jest wszystko ok, jest pięknie, kiedy jest udany i macie również w tej kwestii spełnienie, ale na tym oczywiście nie należy budować tylko, na tym elemencie tylko seksualności, nie należy tylko budować na tym właśnie związku, ponieważ no, związek potrzebuje wiele różnych innych wartości, by mieć właśnie stabilny fundament, prawda? Na pewno ta seksualność, pożądanie przeminie, zostaną równie inne wartości jako istotne, które właśnie jakby są bardzo ważne dla związku, który ma przetrwać różne kryzysy, więc już dziś musicie porozmawiać o tym, że no tylko na seksie jest to dla Was za powierzchowne, oczywiście, by tylko na tym bazował Wasz związek czy Wasza znajomość. Kochani, takie są tutaj tendencje, które pokazują karty Tarota i Lenormanda właśnie w miłości. Zobaczmy teraz dolny rząd, który mówi o sprawach rozmaitych, o sprawach różnych, tak? Tutaj mamy, kochani, rycerza kielichów. No, rycerz kielichów tutaj też, wbrew pozorom, jest to jakaś osoba walcząca o emocje, uczucia, o romans, flirty, osoba, która walczy o Wasze względy. Czyli ktoś tutaj być może pojawi się u Was
czy z przeszłości, czy ktoś właśnie nowy, kto będzie chciał Wam zaimponować uczuciowo, emocjonalnie. Także piękna karta. Jeśli macie tutaj jakieś nieporozumienia w rodzinie, czy w związku, który jest teraz, który macie, tak? No to tutaj będzie walka, by się pogodzić, by znowu emocje były jakby, no, obudziły się, tak? Były gorące. Także ktoś tutaj powraca, chce się z Wami pogodzić. Także jeśli macie jakieś konflikty w rodzinie, to będzie to dobry czas, by się pogodzić. Jeśli chodzi o przyjaciół, jeśli chodzi o właśnie, nie wiem, macie jakieś konflikty może z przyjaciółmi, z kolegami w pracy, z jakimiś współpracownikami, to jest dobry czas, by emocjonalnie, ale spokojnie zawalczyć, by się pogodzić, by się dobrze porozumieć, by zbudować, jakby odnowić Wasze przyjaźnie poprzez zgodę jeszcze raz i żeby te przyjaźnie czy współpraca opierała się na takich wartościach właśnie jak przyjaźń, lojalność, wierność, poleganie na sobie, zaufanie. Także tutaj jest szansa, by porozmawiać, pogodzić się, wyjaśnić wszelkie konflikty, czy rodzinne, czy z współpracownikami. Sprawy tutaj niewyjaśnione, karta chmur, czyli sprawy jakieś niejasne, nieklarowne, konflikty, które Was obciążają, które obciążają również być może Waszych współpracowników, czy Wasz, nie wiem, zespół koleżeński, czy przyjaciół. Te sprawy należy uzdrowić. Mamy tutaj karty Lenormanda, właśnie tak jak drzewo, czyli przyjaźnie. No przede wszystkim ważne oczywiście jest to też w pracy, we współpracy, w kooperacji, w zespole pracowniczym, żeby wszelkie jakieś nieporozumienia, spory, dywagacje, jakieś konflikty, czy jakieś, no nie wiem, niemiłe doświadczenia, żeby teraz wyjaśnić, uzdrowić, pogodzić się, wzmocnić swoją również tutaj pozycję w pracy, tak, czy w jakimś gronie koleżeńskim, czy przyjaciół, żeby to wszystko uleczyć. No drzewo mówi właśnie o uleczeniu, o wzroście, czyli o ulepszeniu, polepszeniu, wyjaśnieniu, tak, różnych spraw, o dobrym rozwoju spraw, no, tak, także o stabilnym rozwoju spraw, o spokoju również, który potrzebny jest do tego, by wyjaśnić jakieś konflikty, by się pogodzić. Także wszelakie konflikty, kochani, ze spokojem, z równowagą, z balansem, z uczuciem, znaczy emocjonalnie jakby, tutaj, znaczy nie mówię, żeby się emocjonalnie tu szamotać, tylko z jakimiś takimi otwartymi emocjami, otwartym sercem, z miłością tutaj wyjaśnić, tak? Spokojnie, opanowanie i wtedy ta sytuacja właśnie się polepszy, czy właśnie w gronie koleżeńskim, czy co jest bardzo istotne tutaj w pracy, żeby była stabilna współpraca, zaufanie znowu, by można było poprzez to, poprzez dobrą atmosferę w pracy się dobrze również rozwijać, tak? To jest bardzo istotne. Także tutaj postawić właśnie najpierw na pogodzenie się, balans, harmonię w pracy, czy w gronie przyjaciół, czy w rodzinie i poprzez to właśnie będzie dobry rozwój spraw, wzrost, no zaufanie znowu, tak? Chodzi tu o różne właśnie Wasze związki. Nie mówię teraz o związkach miłosnych, nie, tylko o związkach właśnie czy pracowniczych, czy związkach jakichś rodzinnych, czy związkach właśnie tutaj koleżeńskich, tak? Czy związkach z sąsiadami, czy z dziećmi. Być może macie z dziećmi konflikty, tak? Z pierwszego małżeństwa, czy drugiego małżeństwa, czy po prostu, czy z dziećmi waszego partnera. Są różne konstelacje, tak? Patchwork rodziny. Także jeśli macie w waszych związkach, nie, jakiekolwiek by to były związki, czy właśnie mówię przyjaźni, to są też relacje, tak? Relacje przyjazne, koleżeńskie, współpracowników z dziećmi, z rodziną, tam, nie wiem, z rodzeństwem, tak? Czy z, nie wiem, z sąsiadami. Wszelkie jakieś relacje powinniście w najbliższym czasie, mówimy o tygodniu, 10 dniach, 2 tygodniach,
Oczywiście proszę nie widzieć tego tak bardzo fanatycznie, jeśli chodzi o czas, ponieważ czas jest tylko względny w kartach, ale mówimy o krótkim okresie czasu, do 2 tygodni, mówimy o najbliższych dniach, o najbliższym rozwoju. Wszelkie tutaj jakieś konflikty, sprawy załatwiajcie z miłością, z emocjami, z otwartością serca, nie blokujcie się, wyjaśniajcie wszystko szczerze, wszystko po prostu postarajcie się z taką serdecznością, widzicie tej karty serca, czyli z taką serdecznością, otwartością, pozytywnym myśleniem załatwiać, wyjaśniać, godzić się, ponieważ tutaj mam taki przekaz. I jeśli, kochani, jeśli wyjaśnicie te wszystkie sprawy właśnie z takim, w taki sposób pozytywnego myślenia, pozytywnych wibracji, dobrych, serdecznych energii, nie jakiegoś takiego zaciętego charakteru, tylko właśnie wszystko w pozytywnym, takim pełnym nadziei jakby, tak? Pełnym nadziei energii, to wtedy zacznie się jakiś piękny, nowy czas w Waszym życiu. Po prostu będzie Wam lepiej, łatwiej. Będzie wszystko po prostu no jakieś takie bardziej lekkie, tak? O tą lekkość chodzi, nie taką zawziętość, zaciętość, tak? Tylko taką lekkość, gdzie Wam się będzie dobrze żyło, współpracowało, mieszkało, gdzie te problemy nie będą aż tak Was obarczały. I wtedy zacznie się nowy czas, pozytywny czas. Widzimy nowy początek, tak? Czyli coś, co tutaj się wyjaśni u Was, kochani, gdzie wyciągniecie rękę, wyjaśnicie coś z taką lekkością, pozytywnością, tak? Coś przyniesie Wam, kochani, nowy, lepszy czas. Coś zacznie się, co będzie dla Was pozytywnym czasem, tak? Będzie Wam się lepiej po prostu współpracowało, kooperowało, będzie, nie będzie takiego obciążenia we wszystkim, co robicie, tak? Czyli będziecie mogli się rozwijać, Wasze talenty, Wasze no, różne możliwości wykorzystać, być może nowe projekty, zaowocuje to nowymi pomysłami. Czyli jest to bardzo ważne, by się pogodzić, nie bądź zawzięty, nie bądź zawzięty, nie bądź zawistny, nie bądź jakiś taki uparty, czy nie zamykaj się właśnie, tylko tutaj wyjdź z serdecznością i wtedy zaprocentuje to po prostu, to co widzę tutaj w kartach, zaprocentuje to bardzo pozytywną energią i wibracją na nowy czas. Zobaczmy jeszcze dla tej konkretnej wróżby, dla tych konkretnych wskazówek, kochani, zobaczmy Energy Oracle, czyli zobaczmy, co mówią nam jeszcze karty. Proszę o wskazówkę dla tego czytania. Proszę o wskazówkę dla tego czytania. Proszę o wskazówkę. The Sun, ok, czyli Słońce, kochani. Dizony, Słońce. No widzicie, powiedziałam, Boże, jak te karty się pięknie uzupełniają, aż mi dreszcze przeszły. Kochani, Słońce, co to znaczy? Że przychodzi piękny czas. Ok, nawet jeśli okres letni się kończy, to nie chodzi o okres letni, o lato. Chodzi tutaj o energię, o pozytywne wyjaśnienie wszystkich spraw, i pozytywny początek dobrego, pozytywnego, dobrego, pięknego, wspaniałego czasu dla Was, dla Waszego rozwoju, dla Waszego, nie wiem, po prostu, no, czy mieszkania razem, czy pracy razem, czy kontaktów, tak, z przyjaciółmi, z kolegami, czyli pozytywny czas. Tylko na razie trzeba wszystko powyjaśniać, co Was tutaj bardzo obciąża, jest złą energią, jest złym czasem, po prostu takim ciężkim, tak? Takie nieklarowności jakieś tutaj u Was. Czyli wyjaśnić to i zacznie się promienny, serdeczny, ciepły, pozytywny czas, pozytywna energia, pozytywne myślenie. Bardzo, bardzo ważna rada. Zobaczmy jeszcze, kochani,
Być może tu mam taki piękny orakel drogi, wskazówka, jeśli chodzi o drogę życiową. Jakby taka mapa życiowa. Proszę o wskazówkę. Proszę o wskazówkę dla tego czytania. Proszę o wskazówkę dla tego czytania. Kochani, należy wyczyścić, oczyścić, uporządkować wszystkie sprawy. Ta karta właśnie mówi o tym. Wszystko uporządkować, co wam przeszkadza. Wszystkie nieszczerości, widzicie tej maskę, wszystkie nieszczerości, jakieś rzeczy, które są udawane, fałszywe, wyrzucić, oczyścić, by zacząć właśnie tej nową drogę, by zobaczyć w przyszłość, zobaczyć nowe jakieś tutaj, być może pomysły, perspektywy. Wszystko to, co się uzbierało tutaj, jest balastem, brudem, tak? Niepotrzebnymi jakimiś tu sprawami. Wszystko to wyrzucić, zostawić za nami. Widzicie, ta kobieta odchodzi od tego. Czyli tą kupę, jak to się mówi, brudu, tak, która ją obciąża, zostawia za sobą, ten fałsz, maski, różne jakieś tutaj takie sytuacje nieszczere, zostawia za sobą, odchodzi tutaj w tę stronę przyszłości. Lekka. Tak? I po prostu chodzi tutaj o oczyszczenie, o uporządkowanie spraw, by zaczął się lepszy czas. Kochani, tego wam właśnie życzę. Uporządkujcie swoje sprawy. Jeśli chodzi o związek, porozmawiajcie szczerze, czego oczekujecie od partnera, czego chcecie, co potrzebujecie. Jeśli chodzi o jakieś kłótnie, niesnaski, wyjaśnijcie wszystkie konflikty i przyjdzie lepszy czas, słońce. Tego wam życzę, kochani. Życzę również tego sobie samej. I mam nadzieję, że państwo będą odwiedzali mój kanał. Proszę o kciuka w górę, komentarze, lajki. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Już niedługo.